Siemanko wszystkim, z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku z Hardcora, czyli mojej takiej serii luźnej, w której sobie tutaj gramy na trybie Hardcore w Minecrafcie. No i cóż, drugi odcinek. Nie robiłem nic poza odcinkiem, tam mamy jakąś wygenerowaną strukturę. Teraz właśnie tam się udam, tylko jeszcze tutaj sobie popatrzę na te bambusy, co sobie tak rosną ładnie. Popatrzę na nie sobie, nie przywołując żadnych rasistowskich tutaj tekstów. Nawet w myślach. Dobra. Ktoś się z siekierą wykopie? Ja nie wiem, co ja mogę z tym bambusem zrobić. Wali mnie. Dobra. Zobaczmy sobie, co stoi tutaj za struktura. Jest ładny kamień, taki z mchem. No i cóż, zapewne bym chciał tam wleźć do środka. Powinienem. Miałem więcej szczęścia niż rozumu, jak widzicie. Ale tu widzę jakieś fajne rzeczy w sumie. Mamy na przykład redstone'a. Czy tutaj mamy... Dokładnie. O, i mamy złoto. Szablon kowalski. Nie wiem, co to jest. Kompletnie się na tym nie znam. Ale chciałbym sobie pozbierać te redstone'owe rzeczy. W sumie może tutaj bym na razie jakąś moją bazę zrobił. Czy tutaj mam jakieś przejście? Się tutaj otworzyło, czy nie? Słuchajcie, no powiem wam, że nie wiem. Zaskakuje mnie ta gra. Ale dobra. Zeksplorowaliśmy tutaj sobie tą... Ja bym to nazwał... Nie wiem, jak bym to nazwał. Mamy tutaj zgnite mięso. Ja może tutaj bym sobie zrobił taką chwilową bazę. Tutaj powrzucę jakieś właśnie deski, czy coś w tym stylu. 64 mam. Może sobie wezmę to. Bambusa też sobie tutaj zostawię. Chcę tam jeszcze pozbierać. I oczywiście tutaj sobie wrócę. Aha, czyli to jest w ten sposób zrobione. Ja sobie to po prostu wezmę w przyszłości do mojego jakiegoś domku. Przeniesiemy te kości już do jednego, żeby to było wszystko jakoś tak w miarę poukładane. I ja sobie tutaj wrócę. Po prostu. Teraz tak. Czałki. Zostaje bambusa, sobie zostawię. Zostawię sobie to i to. No i to sobie zostawię. I okej. Tak, żebym widział koordynaty. Widzę. Zatem możemy dalej ruszać teren. Tutaj bambusiki, drzewa dżunglowe. No, powiem wam szczerze, bardzo ciekawy świat się tutaj wygenerował. Myślałem, że będzie lekka walka. O, ba, marbuzy mamy. Myślałem, że będzie walka jakaś w tej świątyni, aczkolwiek
Na szczęście udało się, że nie. Czy poza odcinkiem coś zamierzam robić? No nie, no będę grał tutaj na żywioł. I co jeszcze? I teraz tak, pewnie was zdziwi, że pojawił się ten odcinek, a nie farming. Ale już mi się nie chce tej gry nagrywać. Więc potrzebuję chwili przerwy od farminga. Za dużo tego. Bo naprawdę ileż można grać traktory. I nie chcę, żeby ten kanał się opierał tylko właśnie na farmingu. Oczywiście na Minecrafcie też się nie będzie opierał. Minecraft to jest taka gra, do której pewnie często będę powracał. Natomiast jakoś regularnie jej nie będzie. Ale coś wymyślę. Ileż można grać farminga? O, tu jest... ja to budowałem. Nie spodziewałem się, że wrócę do tego właśnie miejsca. No ale dobra. Tutaj mamy owieczkę. Teraz tak. Nożyce. I przyda mi się jeszcze jedna wełna, żeby zrobić sobie łóżko. Dzięki temu będziemy mogli sobie przespać noc. Czyli będziemy mniej narażeni na jakieś potworki. Typu właśnie ten creeper. Z Endermanem to wybaczcie, ale raczej bym się nie chciał pojedynkować. I co? Teraz tak. Wchodzimy do jaskini. Czy robimy coś na powierzchni? Ja bym został na razie na powierzchni. Szczerze powiedziawszy, trochę się tych jaskiń tutaj jeszcze boję. Nie czuję się przygotowany na te jaskini. Ja sobie po to złoto jakoś wrócę do tej dżungli. I co? Chciałbym znaleźć jakieś miejsce odpowiednie na domek. Tutaj mamy na przykład drzewa brzozowe. Znaczy drzewa brzozowe, no brzozy. Właśnie powoli się jakoś pływa. Okej, tam mamy jakieś owieczki. No i tutaj wracamy do punktu wyjścia, bo tutaj chyba byłem. Jakoś przepłyniemy. O, rybki. Rybki też zawsze fajnie będzie połowić. Dobra. I jesteśmy tutaj właśnie, gdzie chciałem się znaleźć. Tutaj się teren generuje, dlatego lekkie jeszcze spadki FPS-ów. No i tak, no myślę, że tutaj zbudujemy jakiś dom. Ciągle wokół mamy dżunglę. No szczerze, to tej dżungli to tutaj zbytnio możemy nie chcieć. Tutaj mamy kurczaczki jeszcze. Dobra. Także tutaj gdzieś sobie postawię dom. Na razie chcę to jakoś w miarę oświetlić. Czuć się bezpiecznie. No i tutaj będziemy mieć też fajny taki punkt, żeby wypłynąć sobie w głębie morza. Także od razu z portem. No i arbuziki tu są jeszcze. Dobra.
razie jakąś bazę tymczasową by się przydało zrobić. Oczywiście jakimś mistrzem budowania nie jestem. Dlatego zrobię bazę w najprostszy możliwy sposób. Czyli taki, że spadnę i sobie zrobię krzywdę. No i okej. I tutaj sobie zrobię crafting. I zrobię sobie łóżko. I dzięki temu prześpimy sobie nockę. Ustawiono punkt odrodzenia, ale tutaj punkt odrodzenia to pewnie, jak wiecie, nam się za bardzo nie przyda. Tam jak ten kobel tutaj. I dobra. Pasuje mi iść po drzewo. Jedzenia mam dużo. Na razie tym się nie przejmuję. Myślałem, że to jest skrzynia. Narąbimy sobie drzewa. I zbudujemy jakiś fajny domek. Oczywiście domek też będę budował na odcinku. A żeby to było wszystko nagrane i udokumentowane, większość przygód właśnie tutaj będzie na odcinkach. No bo nie wiem, w którym etapie rozgrywki po prostu zdechnę. Najlepiej w żadnym. Ale zapewne prędzej czy później się to stanie. Dobrze. Będzie do TNT. No i super. Nie wiem jeszcze, jaki projekt domku sobie obiorę do zbudowania, natomiast na pewno będzie to coś w jakimś ładnym stylu. Znaczy po prostu zerżnę projekt z internetu i spróbuję go zbudować. Natomiast nie wiem, czy mi się to uda. Oczywiście mam nadzieję, że tak. Mamy tutaj też jakieś ciekawe różowe drzewa. O! Z kawilagerów. No to przecież ja już wiem, gdzie będę mieszkał. No i mam na łóżko. Dobra, to nawet nie będę musiał wracać po łóżko. Będziemy sobie właśnie tutaj urzędować w tej wiosce. Może jakieś ciekawe itemki sobie tutaj znajdziemy. No i tutaj mamy farmę od razu, no coś pięknego. Mamy konie. Mamy taką ścieżkę ładną. Dobra, czyli będę mógł sobie po prostu domek wybudować w tej wiosce. Albo na Hama przejąć jakiś domek wieśniaka. Jest farma. Coś cudownego. Dobrze. No to mieliśmy dużo szczęścia. Jeszcze jest golem. Które jest golem? Dobrze, co to jest? Gładki kamień. Tu mamy piec hutniczy. Okej. Okay. Tutaj mamy studnie. Ej! Dobra, od ciebie nic nie chcę. Zobaczmy, co jest tutaj. Wycinarka, wina.
ogóle zobaczmy, czego ci villagerowie oczekują. Tutaj mamy łóżko. Ten nic nie chce. Tutaj co mamy? Tutaj możemy sobie zrobić skórzaną tunikę. Mamy chlebek. Chlebek się zawsze przyda. No, powiem wam szczerze, że albo pierdzielimy tą wioskę, kompostownik. Ona się jakoś strasznie dziwnie pogenerowała. Prawdopodobnie ją po prostu opierdzielę z materiałów i ucieknę. Czyli zrównam ją z poziomem ziemi. Białe łóżko. No dobra. Ale bardzo fajnie. Tu jest jakiś stragan. Tutaj też mamy wełnę. I tutaj mamy też jakieś ciekawe miejsce. Ja tutaj byłem w tym domku, bo już nie pamiętam nawet. A byłem. Tak, i sobie wezmę żółte łóżko, bo mi się zawsze podobało żółte łóżko. Znaczy ja uwielbiam żółty kolor. No to okej, będę mógł sobie tutaj postawić właśnie jakiś domek. Może zrobimy sobie coś takiego, że tą wioskę villagerów im odbudujemy. Bo to jak widzimy coś, którego się podziało. Więc dobra, odbuduję im tą wioskę. Także będzie wszystko pięknie. Czy coś jeszcze na tym odcinku będę tutaj starał się działać? Chyba już nic, wiecie, więc po prostu zakończę ten odcinek. No, mamy wioskę, mamy już coraz więcej materiałów. Odbudujemy im tą wioskę, tak jak tutaj pani Katarzyna Dowbor. Wyremontujemy ich wioskę. No i dobra, i tym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, komentarz pod filmem. Cóż, do zobaczenia w kolejnym. Na razie, trzymajcie się i cześć.